Pseudoekologia Europy Zachodniej. Witajcie! Ekologia jest jednym z tych tematów, które ostatnio przewijają się w mediach najczęściej. Mój ostatni odcinek o pseudoekologii Niemiec wywołał u Was ogromne poruszenie. Dlatego w ramach mojej obietnicy, jaką Wam złożyłem, postanowiłem przyjrzeć się także ekologii w rozumieniu całej Europy Zachodniej, która ma za karkiem więcej, niż mogłoby się wydawać. Na rozgrzewkę zacznijmy od tego, że sama Unia Europejska jest trzecim największym emiterem dwutlenku węgla na Ziemi, a w głównej mierze odpowiadają za to Niemcy, później Wielka Brytania, która w Unii już nie jest, Włochy, Francja, no i oczywiście w tym niechlubnym rankingu znajduje się także Polska. Jednak to nie o nas będziemy dziś głównie debatować, ponieważ nieco niesprawiedliwie, ostatnio głównie my trafiamy na języki wielu mediów jako kraj w głównej mierze odpowiedzialny za europejskie zanieczyszczenie. Oczywiście w pewnym stopniu jest to prawda, ale też swoista hipokryzja. Wystarczy bowiem spojrzeć na bardziej wymierny wskaźnik, jakim jest produkcja CO2 na mieszkańca. Widać tutaj wyraźnie, że znacząco nie odbiegamy od reszty państw na kontynencie, a już zwłaszcza kiedy mówimy o Niemcach, Holandii, Belgii czy nawet Finlandii. Problem zanieczyszczenia polskiego powietrza spotęgowany jest przez naszą lokalizację i gorszą filtrację powietrza, którą na przykład na zachodzie zapewnia ocean. Dlatego wiele z tych map ukazujących Polskę jako truciciela nie jest do końca zero-jedynkowa. Aczkolwiek po co się tutaj przepychać jak małe dzieci, kto właściwie ma rację? Na szczęście z uwagi na to, że jestem apolityczny, nie będę szczędził ani Europie Zachodniej, ani Polsce. Po to właśnie mamy naukę i statystyki. Oprócz tego w tym materiale poruszymy wiele innych kwestii pseudoekologii europejskiej oraz zobaczycie, jak bogate państwa Europy Zachodniej wykorzystują w nieekologiczny sposób biedne części naszego świata, zatruwając inne, odległe nam społeczności. W końcu to, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. A w sumie powinno, ponieważ niedługo skutki takiej działalności możemy odczuć my wszyscy. Zatem zapraszam Was do oglądania. Chciałbym tylko króciutko napomnieć, że jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, to odwiedźcie mój sklep globalista.pl, gdzie możecie znaleźć naszą wojenną planszówkę na nawet 6 graczy i za niedługo także nowe designerskie rzeczy do domu, czy też outfitu. Chciałbym Wam z całego serca podziękować za wkład w rozwój mojego kanału i żebyście zawsze byli. Bardzo cieszy mnie też odbiór poprzedniego materiału. W końcu motywuje mnie to do pracy. Jesteśmy już blisko 400 tysięcy subskrypcji, więc będę Wam wdzięczny, jak przebijemy kolejny próg. Później już tylko 500 000, no i oczywiście 1 000 000. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za to, że zająłem Waszą chwilę lub smacznego, jeśli oglądacie ten odcinek, do jakiegoś jedzonka. Zaczynamy! Myślę, że podstawowym grzechem, jeśli już o ekologii, w przypadku zachodniej Europy faktycznie chcemy rozmawiać, będzie konsumpcjonizm i ilość śmieci, jakie tam powstają. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to obszar znajdujący się niemal na samym szczycie w globalnej produkcji śmieci. I paradoksalnie w tym aspekcie Polska, jak i Europa Środkowa są w pewnym sensie eko. My aż tyle śmieci nie produkujemy. I wbrew pozorom, według rankingów, cechuje nas duża świadomość i przeświadczenie o niemarnowaniu. Oczywiście ma na to wpływ kwestia ekonomiczna, jednak biedniejsze od nas kraje lub te znajdujące się na podobnym poziomie potrafią być znacznie gorsze, na przykład Turcja, Grecja lub Portugalia. O ile przeciętny Polak wytwarza rocznie 336 kg śmieci, to Duńczyk aż 844 kg. W 2005 roku było to jeszcze 736 kg, a więc w ciągu 15 lat przeciętny Duńczyk corocznie produkuje o 108 kg więcej śmieci. Patrząc na statystyki z tego samego okresu, Polak generuje jedynie o 17 kg więcej. Europejskie śmieci lądują potem dzięki specjalnym szlakom, na przykład w Polsce, gdzie potem palą się wielkie nielegalne składowiska, a ktoś na tym procederze zbija grube miliony. Jednak nie my jedyni. Śmieci z zachodniej Europy trafiają na kontynent afrykański, ale też do Azji. Zresztą za chwilę Wam to pokażę. Z raportu sporządzonego na zlecenie Rady Unii Europejskiej wynika, że wykrywalność przestępstw środowiskowych w UE generalnie jest niska, a ściganie takich spraw jest niekiedy na statystycznie nieistotnym poziomie. Problem jest jednak gigantyczny, bowiem zyski z nielegalnej wywózki śmieci poddawanych pseudorecyklingowi, który na zachodzie jest niezwykle powszechny, przynoszą oszustom wpływy większe niż handel narkotykami. To właśnie między innymi dlatego,
tego, bossowie mafii w Italii przerzucili się na ten biznes. W ten sposób powstało na przykład największe składowisko elektroodpadów na świecie. Mowa konkretnie o Abgo Gloshi w Ganie. Ten wielki śmietnik powstał na dawnych terenach podmokłych Akry, stolicy Gany. W okolicy na skutek migracji i zmian demograficznych powstały dzielnice biedy. Na początku nie różniły się aż tak bardzo od innych slumsów na świecie, dopóki nie powstał tam ogromny elektryczny śmietnik. Mieszkańcy zaczęli dosłownie żyć na terenie wysypiska. Wybudowali tam swoje domy oraz ich pracą stało się odzyskiwanie czego się tylko da z europejskich elektrośmieci. Pech w tym, że odpady prowadzą do gigantycznego zanieczyszczenia, co doskonale pokazuje przykład kur, jakie hodują lokalsi. Dorosły człowiek po zjedzeniu tylko jednego jajka przekroczyłby limity Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności dotyczące stężenia dioksyn aż o 220 razy. To może być nawet dawka śmiertelna. Oczywiście przykład z Gany to tylko cząstka tego, co faktycznie ma miejsce. Podobne przykłady możemy znaleźć na całym zachodnim wybrzeżu afrykańskim, Pakistanie, Indiach czy innych państwach, także tych wyspiarskich na dalekich krańcach Azji. Oczywiście te wszystkie odpady trafiają tam w celu recyklingowym, który o zgrozo wygląda tak. Właśnie w ten sposób prezentuje się niechlubna tabela tylko z tymi krajami, które eksportują najwięcej plastiku. I pamiętajcie, nie mówimy tu o innych śmieciach. Musicie przyznać, że wygląda to nieco podejrzanie. Jeszcze do niedawna najwięcej śmieci przyjmowały Chiny, jednak obecnie ta farsa została przerwana, ponieważ kraj do tej pory boryka się z gigantycznymi problemami środowiskowymi. W końcu nie można się temu dziwić. Skoro Chińczycy według nieoficjalnych statystyk w samym tylko 2018 roku do otaczających ich mórz wrzucili łącznie 200 milionów metrów sześciennych odpadów. Pytanie tylko, gdzie po Chinach eksporterzy znajdą nowe miejsce do recyklingu? No ale skoro europejskie śmieci z niemieckimi, angielskimi czy włoskimi etykietami spotyka się na przykład na Mount Everest śmieci, można przypuszczać, że poszukiwania trwają w najlepsze. W tym konkretnie przypadku mówimy o olbrzymiej górze odpadów w Nowym Delhi w Indiach, która stała się już wyższa niż Taj Mahal. Ma ponad 70 metrów wysokości i zajmuje powierzchnię 40 stadionów piłkarskich. Groźne toksyczne odpady, takie jak baterie, opony, sprzęt AGD i karoserie starych aut, wysyłały do Afryki jako rzekomą pomoc humanitarną dwie fikcyjne organizacje dobroczynne z północy Włoch. Obliczono, że do kilku krajów wywieziono co najmniej 1000 kontenerów, a to tylko dwie z pseudofundacji. Skala jest dużo większa. Śmieci to jednak wierzchołek góry lodowej, ale być może proceder ten nieco spowolni, ponieważ od niedawna Unia Europejska zabroniła eksportu niesortowanych odpadów do biednych krajów bez wskazania sposobu ich przetworzenia. Jednak takie prawa można bardzo łatwo obejść, co doskonale pokazał przykład włoskich organizacji charytatywnych. Na tym proces zanieczyszczania świata przez naszych zachodnich sąsiadów wcale się nie kończy, co za chwilę doskonale wam udowodnię. Organizacja Public Eye w 2016 roku prowadziła badania nad jakością sprzedawanych paliw przez szwajcarskie koncerny paliwowe do Afryki. Zebrane dane dokładnie wskazują, że paliwa sprzedawane na stacjach benzynowych w badanych krajach afrykańskich zawierają wysoki poziom toksyn, zwłaszcza siarki. Taka toksyczna mieszanka nie byłaby dopuszczona do sprzedaży w Europie, gdzie dopuszczalny stosunek zawartości siarki wynosi 10 do miliona. Glencore to kolejna firma wywodząca się ze Szwajcarii. Ta zajmuje się natomiast wydobyciem, produkcją i handlem surowcami. Działa w 40 krajach na świecie. Opiera się na trzech filarach – energii, metalach i zbożach. Prodeco, spółka córka Glencore, odpowiada za dwa projekty wydobycia węgla w regionie Cesar w Kolumbii – Calenturias i La Laguna. W ich wyniku ponad 50% mieszkańców Cesar cierpi na choroby płucne, skóry i oczu. Możemy się tego dowiedzieć m.in. dzięki danym przedstawionym w raporcie Brudny Zysk Facing Finance. Takich firm łącznie z bankami, które udzieliły im pożyczek, jest znacznie więcej. Tutaj macie fajne zestawienie inwestycji z 2014 roku. Podobne artykuły pochodzą z 2020 i 2021 roku, więc praktyka finansowania tzw. brudnych
brudnych inwestycji, które z ekologią raczej zbyt wiele wspólnego nie mają, jest na Zachodzie praktyką dość powszechną. W końcu zwroty z inwestycji mogą być naprawdę ogromne. Oczywiście do tego dochodzą wielkie kopalnie należące do europejskich koncernów w Kongo, Nigerii, Ganie, ale i innych państwach afrykańskich. Ale ta lista jest tak długa, że ciężko by mi było to zjawisko lepiej opisać w jednym, krótkim odcinku. Do pseudoekologii dokłada się też chociażby przemysł motoryzacyjny, czego najlepszym przykładem jest niemiecki Volkswagen, który montował w swoich samochodach sprzedawanych w USA, ale i nie tylko, specjalne urządzenia fałszujące wyniki testów emisji spalin. Afera Dieselgate urosła do rangi największego oszustwa w dziejach motoryzacji, a kary, jakie zapłaciła firma, przekroczyły już ponad 10 miliardów dolarów. Mimo tego zyski i tak przewyższały kary, a firma jest w lepszej sytuacji finansowej niż przed całą aferą. Jak sami widzicie, te przykłady naprawdę się nie kończą. My poruszamy tylko te, które zyskały największy rozgłos. Znowu z drugiej strony, niby ekologiczne samochody elektryczne do swoich akumulatorów potrzebują kobaltu, który wydobywany jest na przykład w Kongu, w ramach nielegalnych, niemal niewolniczych kopalni, które nie dość, że nie stwarzają odpowiednich warunków do pracy z uwagi na radioaktywność pyłu kobaltowego, to dodatkowo wykorzystują pracę nieletnich. Co więcej, te akumulatory będzie trzeba kiedyś wymienić, a ich żywotność nie trwa dłużej niż 20 lat. Więc kolejnym problemem ekologicznego trendu na auta elektryczne może być kryzys w utylizacji starych baterii. Na koniec warto uwzględnić jeszcze jedną rzecz. Europa Zachodnia opiera swoją energetykę m.in. na ropie naftowej, znacząco wyprzedzając Polskę. To też jedna z głównych gałęzi gospodarczych Wielkiej Brytanii, Holandii czy Norwegii. Przy czym dwa pierwsze państwa odpowiadają za koncern Shell, który mimo iż dba o transparentność oraz bierze udział w akcjach wspierających środowisko, to z drugiej strony według badania przeprowadzonego przez nigeryjski uniwersytet w 2011 roku do Delty Nigru, gdzie firma prowadzi swoją działalność, wyciekło około 2 400 000 baryłek ropy. Powietrze jest do dziś zanieczyszczone wskutek stosowanego procesu wypalania gazów towarzyszących odwiertom. Do tego występują także kwaśne deszcze. Z powodu zanieczyszczeń lokalna społeczność cierpi na dolegliwości płucne. Ludzie byli przesiedlani z pierwotnie zamieszkiwanych terenów. Rurociągi Shella przechodzą przez wsie oraz grunty rolnicze. Ciekawym faktem odnośnie zanieczyszczenia jest też mapa ukazująca europejskie środowisko wodne, w którym już teraz można znaleźć trwałe ślady działalności człowieka. Będąc jeszcze bardziej dociekliwym, warto też zwrócić uwagę na problem wycinki lasów w Brazylii. Pozyskiwane tam drewno nieraz trafia do Europy, a z uwagi na nasze bardziej restrykcyjne prawo Unii Europejskiej co do wycinki lokalnej, już za niedługo to drewno może zalać całą Europę. A każdy tak narzeka na wycinkę płuc ziemi, nie zdając sobie do końca sprawy, że samemu później korzysta na tym procederze. Analizując te wszystkie fakty, ciężko nie dojść do wniosku, że ekologia Europy Zachodniej jest daleko od doskonałości. I o ile kapitalizm nie jest stworzony do pomocy, a raczej zmierza do uzyskania jak największych zysków, tak osobiście jestem zdania, że jeśli faktycznie klimat, jak i świat się zmienia, to Europa Zachodnia w głównej mierze powinna wspierać działania na rzecz ratowania naszego globu, aniżeli potajemnie wspierać brudne interesy. Pytanie tylko, co jest ważniejsze? Kolejne zero na koncie? Czy może jednak przyszłość cywilizacji? Polska też święta nie jest, co wiemy doskonale, ale Europa Zachodnia też ma swoje grzechy, więc raczej wszyscy powinniśmy się traktować jak partnerów, aniżeli wrogów. Jednak ludzka pycha i nieograniczone podążanie za pieniędzmi jest gdzieś tam głęboko zakorzenione w człowieku. Pytanie tylko, czy to klucz do sukcesu, czy samodestrukcji? Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!